pół metra z pierwszej serii reprezentanta Austrii. 123 metry, widzą Państwo, musi uzyskać co najmniej Thomas Morgenstern, by ewentualnie objąć prowadzenie. Jak skoczy Thomas Morgenstern, daleko, bardzo daleko, powyżej 125 metrów. 129 metrów to na razie najdłuższy skok tej serii finałowej i Thomas Morgenstern bardzo mocnym posunięciem wchodzi do walki o podium. O 19,9 punktu wyprzedza w tej chwili Morgi Kamila Stocha. To jest klasa sama w sobie, mimo młodego wieku, niezwykłe umiejętności, to już doświadczenie, umiejętność być.